Dzień za dniem, noc za nocą. Nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na ziemi. Kujawsko-Pomorska Szkoła. Witajcie, moi drodzy. Minęła 10:30, a więc rozpoczynamy lekcję wiedzy o społeczeństwie dla klas pierwszych liceów ogólnokształcących po szkole podstawowej. Poprowadzi lekcję pan profesor Marcin Empel. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na naszych zajęciach z wiedzy o społeczeństwie. Witam wszystkich zgromadzonych przed komputerami. Dziś kontynuować będziemy tematykę związaną z ustrojem Rzeczypospolitej Polskiej. Omówiliśmy sobie konstytucję, omówiliśmy sobie sprawy związane z demokracją, to samo pojęcie demokracji. Wspominaliśmy nieco również o władzy ustawodawczej realizowanej przez Sejm i Senat. Dziś przyszedł czas na władzę wykonawczą. A tematem naszych rozważań będzie władza wykonawcza w Rzeczpospolitej, a konkretnie zajmiemy się prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z konstytucją naszą władzę wykonawczą w Polsce sprawują prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i Rada Ministrów. Zgodnie z konstytucją władzę wykonawczą w Polsce sprawują, jak już wspomniałem, te dwa podmioty. Oznacza to, że twórcy ustawy zasadniczej przyjęli charakterystyczny dla systemów parlamentarno-gabinetowych model podzielonej władzy wykonawczej. Jednakże trzeba przyznać, że w przeciwieństwie do klasycznego modelu parlamentarno-gabinetowego, prezydent w Polsce nie pełni jedynie funkcji reprezentacyjnych, jak ma to miejsce na przykład w Niemczech czy we Włoszech, ale prezydentowi powierzono również szereg własnych kompetencji w wybranych obszarach władzy wykonawczej. Podkreślić jednak należy fakt, iż najważniejsze kompetencje w obszarze władzy wykonawczej należą jednak nie do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a do Rady Ministrów i prezesa Rady Ministrów. To na tym organie wykonawczym skupia się głównie władza. Władzę wykonawczą generalnie nazywamy również egzekutywą, także z tym pojęciem również zapewne niejednokrotnie się spotkacie. Kiedy rozważamy kwestie związane z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, bardzo proszę, żebyście zwracali uwagę na pełne nazewnictwo. To jest dosyć istotne, aby nie doszło do nieporozumień między wami a waszymi nauczycielami. Wszakże prezydent, samo określenie prezydent nie oznacza tylko i wyłącznie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, ale może również oznaczać prezydenta chociażby naszego pięknego Torunia. A zatem zawsze warto uściślić. Oczywiście czasami z kontekstu nam wyniknie informacja, o którym prezydencie mówimy, ale jeżeli piszemy jakieś sprawdziany, szczególnie jeżeli są to jakieś takie krótkie odpowiedzi, to warto właśnie zaznaczyć, przynajmniej do słówka prezydent dopisać RP. Wtedy już będzie wiadomo zawsze, o kogo chodzi. A zatem prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Urząd prezydenta Polski pojawił się dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym, a więc w momencie, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Urząd ten wprowadziła Konstytucja Marcowa z 1921 roku. W okresie międzywojnia funkcję prezydenta pełniły w zasadzie trzy osoby, chociaż mamy tu jeszcze wspomnianego Józefa Piłsudskiego, który jednakże w 31 maja 1926 roku, a więc po przeprowadzeniu zamachu majowego, nie przyjął tego urzędu, więc w sumie przez ten okres dwudziestolecia funkcję prezydenta pełniło troje urzędników.
Jak generalnie rzecz biorąc były to dosyć tragiczne prezydentury. Prezydent Gabriel Narutowicz, pierwszy prezydent, został zastrzelony przez Eligiusza Niewiadomskiego, więc urzędem cieszył się zaledwie kilka dni. Stanisław Wojciechowski zrezygnował z urzędu 15 maja 1926 roku. Było to konsekwencją zamachu majowego przeprowadzonego przez Józefa Piłsudskiego i stronnictwo sanacji. W końcu Ignacy Mościcki, co prawda, pełnił funkcję niespełna dwie kadencje, ale też postać bardzo tragiczna. Wojna 30 września 1939 roku prezydent zrzekł się tej władzy, przekazał ją Władysławowi Raczkiewiczowi. Drugą grupą prezydentów są prezydenci na uchodźstwie. I w momencie, kiedy wybucha wojna, prezydent Mościcki wyznacza swojego następcę, Władysława Raczkiewicza, zresztą osoba związana z Toruniem. Mamy nawet w Toruniu pomnik tego prezydenta. Wcześniej, zanim został on prezydentem państwa polskiego na uchodźstwie, pełnił funkcję marszałka wojewody województwa pomorskiego, więc siedziba wojewody znajdowała się tu w Toruniu, więc jest to też postać z naszym regionem związana. Trzeba jednak pamiętać, że prezydenci na uchodźstwie to nie tylko prezydenci, którzy pełnili swoje funkcje w czasie wojny. Dlatego, że jak zwrócicie uwagę, urząd ten funkcjonował do 1990 roku, ale oczywiście nie miał za wiele do powiedzenia w sprawach polskich. Urząd prezydenta czy rząd polski na uchodźstwie znajdował się w Londynie w Wielkiej Brytanii, natomiast już po okresie wojennym państwa alianckie, alianci zachodni wycofali swoje poparcie dla polskiego rządu na uchodźstwie, przekazując je władzom montowanym przez komunistów. W okresie powojennym w Polsce natomiast funkcję prezydenta pełnił Bolesław Bierut. Funkcję tę pełnił on w latach 1947 do 1952, do momentu uchwalenia i wejścia w życie konstytucji PRL-u, która znosiła urząd prezydenta. Urząd ten został przywrócony dopiero w 1989 roku, pierwszym takim prezydentem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a następnie Rzeczpospolitej Polskiej został Wojciech Jaruzelski. Prezydenci już w okresie suwerennej Polski, Lech Wałęsa funkcję prezydenta pełnił w latach 1990-95. Tu to, co warto jeszcze nadmienić, to, że prezydenci okresu tutaj wymienieni są już prezydentami, którzy pochodzą z wyboru narodu, dokonanego przez narodu w wyborach powszechnych. Pozostali prezydenci, były to wybory pośrednie. Po Lechu Wałęsie funkcję pełnił Aleksander Kwaśniewski, jedyny jak dotąd polityk, który funkcję tę pełnił po 1989 roku dwukrotnie. Następnie zastąpił go Lech Kaczyński, który swoją funkcję pełnił do tragicznego momentu katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Następnie Bronisław Komorowski. Obecnie funkcję prezydenta pełni pan Andrzej Duda. Jaka jest rola prezydenta w polskim systemie politycznym? Otóż konstytucja również nam to określa. Prezydent Rzeczpospolitej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczpospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Prezydent czuwa nad przestrzeganiem konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. A zatem mamy bardzo ambitne cele stawiane przed prezydentem.
Jak wyglądają współcześnie wybory prezydenckie? Wybór prezydenta zarządza marszałek Sejmu. To ta osoba jest odpowiedzialna. Konstytucja dokładnie określa, kiedy marszałek Sejmu ma te wybory zarządzić. Prezydent wybierany jest na 5-letnią kadencję w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i odbywających się w głosowaniu tajnym. I ta sama osoba może pełnić funkcję prezydenta tylko dwukrotnie. Po drugiej kadencji kandydat nie może się już ubiegać o reelekcję. Czynne prawo wyborcze w wyborach prezydenckich przysługuje obywatelom, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończyli 18 rok życia i korzystają z pełni praw wyborczych, co oznacza, że te prawa nie zostały w żaden sposób sądownie ograniczone. Bierne prawo wyborcze, czyli prawo kandydowania, przysługuje z kolei obywatelom, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończyli 35 rok życia i ten kandydat musi korzystać również z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata na prezydenta zgłasza co najmniej 100 tysięcy obywateli. Zatem najpierw kandydaci muszą zebrać wymagane podpisy poparcia. Dopiero później te podpisy są składane w Państwowej Komisji Wyborczej i wtedy dopiero następuje pełna rejestracja kandydata. Prezydentem Rzeczpospolitej zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnych głosów. I tu wybory mają zatem charakter bezwzględny, czyli tak jak wspomniałem, kandydat, aby zostać prezydentem, musi uzyskać więcej niż 50% poparcia spośród osób oddających głos. Co jeżeli nie dojdzie do takiej sytuacji? Wtedy, jeżeli żaden kandydat nie otrzymał bezwzględnej wielkości ilości głosów, to za 14 dni musi odbyć się ponowne głosowanie, nazywane powszechnie drugą turą wyborów. W drugiej turze biorą już udział tylko dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. No i wtedy nie ma, w przypadku dwóch kandydatów, no to nie ma wyjścia, któryś z kandydatów uzyska wymaganą bezwzględną większość. Prezydentem zatem zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał większą liczbę głosów. Każdy obywatel ma prawo również wnieść protest przeciwko ważności wyborów, a decyzję w tej sprawie podejmuje Sąd Najwyższy. Tak? Czyli jeżeli uznaliśmy, że z jakiegoś powodu wybory nie zostały przeprowadzone w sposób uczciwy, powinniśmy to zgłosić do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy będzie rozpatrywał wszelkiego rodzaju protesty. No i jeżeli uzna, że takie protesty mogły w jakiś sposób wpłynąć na wynik wyborów, wówczas Sąd Najwyższy może unieważnić wybory i muszą się one odbyć wtedy ponownie. Tutaj odnośnie wyboru prezydenta, tak? Mamy wybory prezydenckie z 2000 roku. Frekwencja w tych wyborach wyniosła 61,12%. Tak jak widzimy, startowało wielu kandydatów, 2, 4, 6, 8, 10, 12 kandydatów startowało w tych wyborach prezydenckich. Ale jeden z nich, Aleksander Kwaśniewski, uzyskał 53,9% głosów. Co to oznaczało? To oznacza, że ten kandydat już w pierwszej turze zdeklasował swoich rywali politycznych, osiągnął ten próg bezwzględnej wielkości i został prezydentem. Także
jeden raz w naszej historii póki co zdarzyło się, że odbyła się tylko jedna tura wyborów prezydenckich. Jak wygląda to w przypadku kiedy dwie tury są przeprowadzone? Mamy tu wyniki wyborcze z 2005 roku. Jak widzimy, kandydatów w pierwszym głosowaniu było również bardzo wielu, ale tylko dwoje kandydatów przeszło do drugiej tury z największą liczbą głosów. Byli to w 2005 roku panowie Donald Franciszek Tusk oraz Lech Aleksander Kaczyński. W ponownym głosowaniu, które odbyło się dwa tygodnie po pierwszym, widzimy, Lech Aleksander Kaczyński uzyskał 54,04% głosów, a więc uzyskał większość bezwzględną i to on został prezydentem Rzeczypospolitej. Frekwencja w drugim głosowaniu wyniosła niespełna 51%. Także tak wygląda ten mechanizm wyborczy. Kadencja prezydenta rozpoczyna się w dniu złożenia przez prezydenta elekta przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym, a więc wspólnym posiedzeniem Sejmu i Senatu. Jest to jedna z czterech sytuacji, kiedy zwoływane jest Zgromadzenie Narodowe. Kadencja prezydenta może jednak ulec skróceniu. Mamy tutaj kilka sytuacji, kiedy ta kadencja ulega skróceniu. Pierwsza, no to śmierć prezydenta, naturalna sytuacja. Umiera prezydent, urząd zostaje opróżniony, musi nastąpić przeprowadzenie kolejnych wyborów. Zrzeczenie się urzędu przez prezydenta Rzeczypospolitej, tak? Czyli prezydent z powodów prywatnych decyduje się na zrzeczenie urzędu, wtedy również jego kadencja ulega skróceniu. Trzecią możliwością skrócenia kadencji prezydenta jest stwierdzenie nieważności wyboru prezydenta Rzeczpospolitej lub z innych przyczyn nieobjęcia urzędu po wyborze. Jakie to mogą być inne przyczyny? No, na przykład prezydent odmówi złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. Wówczas również jego kadencja zostaje wygaszona. Czwartą możliwością jest uznanie przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności prezydenta do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia. Tak, czyli tutaj poważna choroba prezydenta uniemożliwiająca sprawowanie urzędu może spowodować, że zbierze się Zgromadzenie Narodowe i orzecze o trwałej niezdolności prezydenta. Oczywiście nie może to być przyczyna polityczna, prawda? To muszą być odpowiednie przesłanki medyczne. Taka decyzja przez Zgromadzenie Narodowe podjęta jest większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego. Zgromadzenie Narodowe, tak jak już mówiliśmy, to wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu, czyli w sumie 560 członków Zgromadzenia Narodowego. W końcu prezydent może również zostać złożony z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu. Jakie ma uprawnienia prezydent w sprawowaniu swej władzy? Te uprawnienia prezydenta możemy podzielić na kilka kategorii. Pierwszą kategorią to są uprawnienia prezydenta względem parlamentu, a więc względem władzy ustawodawczej. I tak prezydent zarządza wybory do Sejmu i Senatu oraz zwołuje pierwsze posiedzenie obu izb parlamentu. Następnie dalej prezydent posiada inicjatywę ustawodawczą, a więc może do parlamentu wnieść projekt ustawy czy zmian w prawie, prawda? Dalej, prezydent posiada prawo weta zawieszającego wobec ustawy. Sejm może to weto odrzucić większością 3/5 głosów, a zatem jest to bardzo utrudniona możliwość odrzucenia weta prezydenckiego, bo tu rzeczywiście no, wielu posłów musi być za. W chwili obecnej no, obecna koalicja rządząca, obecne ugrupowanie rządzące nie ma takiej większości, żeby odrzucić weto prezydenta. Następnie prezydent podpisuje również ustawy i ogłasza drukiem w Dzienniku Ustaw. To też jest jego uprawnienie względem legislatywy.
W końcu prezydent posiada prawo skrócenia kadencji Sejmu, ale tylko w dwóch przypadkach, gdy nie uda mu się wyłonić Rady Ministrów lub gdy nie zostanie uchwalona ustawa budżetowa w wyznaczonym terminie. W innej sytuacji prezydent nie ma prawa skrócenia kadencji Sejmu. Dalej, prezydent ma również prawo do zwrócenia się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustaw z konstytucją. Jeżeli prezydent uzna, że coś w przedstawionej mu do podpisania ustawie nie gra pod względem takim konstytucyjnym, to może zwrócić się do Trybunału właśnie z wnioskiem o zbadanie zgodności z konstytucją. I w końcu prezydent może występować z wnioskiem do Sejmu o powołanie prezesa Narodowego Banku Polskiego. Uprawnienia prezydenta względem Rady Ministrów, a więc tego drugiego organu władzy wykonawczej. Prezydent desygnuje i powołuje Radę Ministrów. Tak, a więc to są dosyć istotne uprawnienia. Następnie dokonuje zmian w Radzie Ministrów na wniosek prezesa Rady Ministrów. A więc jeżeli premier zwróci się do prezydenta z prośbą o odwołanie jednego ministra i powołanie w jego miejsce innej osoby, prezydent takim prawem dysponuje. Następnie prezydent może zwołać w sprawach szczególnej wagi Radę Gabinetową. To jest takie gremium doradcze. Rada Gabinetowa urzęduje w składzie prezydent plus Rada Ministrów, ale pod przewodnictwem prezydenta, ale ta Rada Gabinetowa nie ma uprawnień Rady Ministrów. Prezydent może również wystąpić z wnioskiem do Sejmu o pociągnięcie członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. I kolejne uprawnienia to uprawnienia pod względem władzy sądowniczej, jakie prezydent posiada. Prezydent powołuje zatem sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuje prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego, pierwszego prezesa i pozostałych prezesów Sądu Najwyższego, a także prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Te osoby powołuje prezydent. Prezydent posiada również szereg uprawnień w zakresie polityki zagranicznej. Do tych uprawnień należą reprezentowanie państwa w stosunkach międzynarodowych, w końcu prezydent jest najwyższym reprezentantem państwa, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, mianuje i odwołuje przedstawicieli rządu Rzeczpospolitej Polskiej w innych państwach lub organizacjach międzynarodowych, a więc to prezydent decyduje, kto będzie ambasadorem, konsulem, w którym państwie. Tak, to jest jego uprawnienie pod tym względem. Oczywiście czyni to zapewne w konsultacji z ministrem spraw zagranicznych. Następnie prezydent również przyjmuje listy uwierzytelniające odwołujące przedstawicieli innych państw w naszym kraju. Zatem jeżeli tutaj mamy taką sytuację, że mamy reprezentantów innych krajów, to zanim taki konsul czy ambasador innego państwa rozpocznie swoje urzędowanie, to jego rząd przedstawia prezydentowi właśnie takie listy uwierzytelniające. Prezydent również pełni zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi i obronnością. Jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. W czasie pokoju prezydent sprawuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi za pośrednictwem ministra obrony narodowej. Mianuje on szefa sztabu generalnego, dowódców rodzajów sił zbrojnych na czas określony. W razie bezpośredniego zewnętrznego zagrożenia państwa prezydent na wniosek prezesa Rady Ministrów zarządza powszechną lub częściową mobilizację oraz użycie sił zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Na czas wojny na wniosek prezesa Rady Ministrów prezydent mianuje lub odwołuje naczelnego dowódcę sił zbrojnych. Ponadto na wniosek ministra obrony narodowej nadaje określone w ustawie stopnie wojskowe.
Szczególnie uroczysty charakter ma nadanie stopni generalskich, które zwyczajowo w Polsce odbywają się dwa razy w roku, z okazji Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia i z okazji Święta Niepodległości 11 listopada. To szczególnie uroczyście się odbywa. Ale oczywiście prezydent nie tylko nadaje stopnie generalskie, również stopnie oficerskie należą do zadań, nadawanie tych stopni należy do zadań prezydenta. Organem doradczym prezydenta w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent posiada również cały szereg pewnych tradycyjnych uprawnień. Należą do nich nadawanie polskiego obywatelstwa oraz wyraża zgodę na jego zrzeczenie się. Nie ma instytucji państwowej w Polsce, która mogłaby nam odebrać obywatelstwo. Tak, czyli nie można obywatelstwa polskiego odebrać, natomiast my możemy się tego obywatelstwa samodzielnie zrzec, ale prezydent musi wyrazić na to zgodę. Czy w każdej sytuacji prezydent wyrazi zgodę na zrzeczenie się polskiego obywatelstwa? Niekoniecznie, moi drodzy. W jakich sytuacjach prezydent wyrazi zgodę? No raczej w takich sytuacjach, kiedy mamy już inne obywatelstwo lub jakieś państwo obieca nam swoje obywatelstwo, jeżeli zrzeczemy się obywatelstwa polskiego. W przeciwnym wypadku prezydent raczej nie zgodzi się na zrzeczenie naszego obywatelstwa. Chodzi tutaj też o pewne dobro jednostki. Sytuacja prawna, szczególnie na arenie międzynarodowej, osoby nazywanej bezpaństwowcem, nie posiadającej żadnego obywatelstwa, jest naprawdę niezwykle trudna. Słyszę, mamy pytania, słucham. A czy można powrócić do obywatelstwa, które się kiedyś posiadało? Czy były takie przypadki? Tak, to znaczy tak, jak najbardziej taka sytuacja powrotu do polskiego obywatelstwa jest możliwa. To nazywa się prawem opcji i tutaj w różnych sytuacjach, tak? No jeżeli spojrzymy gdzieś tam, każda taka sytuacja jest oczywiście rozpatrywana bardzo indywidualnie, natomiast tak patrząc na przykład historycznie, w 1968 roku wielu obywateli polskich żydowskiego pochodzenia zostało pozbawionych obywatelstwa polskiego, zmuszonych do emigracji. I te osoby oczywiście już w warunkach państwa demokratycznego miały możliwość, nadal zresztą mają, jeżeli miałyby taką potrzebę, złożenia wniosku o przywrócenie tego obywatelstwa. Także tu jak najbardziej taka możliwość istnieje. Prezydent ponadto nadaje również ordery i odznaczenia. Z urzędu prezydent zostaje kawalerem wszelkiego rodzaju orderów i wchodzi w skład kapituł nadających ordery i odznaczenia. Także każdy prezydent urzędujący jest nawet kawalerem orderu Virtuti Militari. Czy mamy kolejne pytanie? Nie. Także tutaj, ale to jest z urzędu. Dalej, prezydent stosuje również prawo łaski. Jest to pewna taka ingerencja w władzę sądowniczą, natomiast prawo łaski oczywiście nie oznacza, że ktoś zostaje uznany za niewinnego. Zwyczajowo prawo łaski oznacza skrócenie na przykład odbywania kary. Prezydent również wydaje rozporządzenia, zarządzenia i postanowienia. To są narzędzia, którymi prezydent sprawuje swoją władzę. Organem pomocniczym prezydenta jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i prezydent nadaje statut kancelarii oraz powołuje i odwołuje szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na dziś będziemy kończyć. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i pozdrawiam
Do zobaczenia za tydzień. Panie profesorze, jeszcze jest jedno pytanie. Posłucham. To jest pytanie od Dominika, chociaż nie wiem, czy pod dobry adres Dominik je wysłał. Dlaczego Bolesław Bierut, przedstawiał pan prezydentów tak? RP, drugiej RP, dlaczego Bolesław Bierut był prezydentem dopiero po 47, od 47, a nie dwa lata wcześniej? Nie wiem, czy to nie jest pytanie do pana profesora Milkiewicza historii? No znaczy, ja równie dobrze myślę, że mogę odpowiedzieć na to pytanie. Otóż w okresie tym wcześniejszym, tak, nie było urzędu prezydenta, czyli w latach, kiedy komuniści na ziemiach polskich zaczynają przejmować władzę, to jest od 1944 w zasadzie roku, na ziemiach polskich działa najpierw konspiracyjna, potem już niekonspiracyjna Krajowa Rada Narodowa ze swoim przewodniczącym. Tym przewodniczącym był właśnie Bolesław Bierut. Krajowa Rada Narodowa była takim organem o charakterze politycznym, takim quasi-parlamentem, można by powiedzieć. I funkcję głowy państwa wówczas sprawował przewodniczący tej rady, którym był oczywiście Bolesław Bierut. W 1947 roku po wyborach, sfałszowanych oczywiście przez komunistów, Sejm Ustawodawczy uchwalił tak zwaną Małą Konstytucję, która miała za zadanie regulowanie funkcjonowania polskiego systemu politycznego. Mała Konstytucja wprowadzała już urząd prezydenta, wybierany był on przez Sejm i tak też się stało. Na jednym z pierwszych posiedzeń Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku Bolesław Bierut został wybrany prezydentem. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wszelkie wątpliwości. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pan profesor Marcin Empel, to była wiedza o społeczeństwie dla klas pierwszych po szkole podstawowej, ale jeśli macie ochotę jeszcze pouczestniczyć w lekcji pana profesora Marcina Empela, to zapraszam już za kilka minut o 11.15. To będzie oczywiście wiedza o społeczeństwie dla pierwszych klas po gimnazjum. Jaki temat? Będziemy mówić o prawach człowieka, a dokładnie o łamaniu tych praw na świecie. Bardzo zapraszam, dziękuję. Serdecznie. Dziękuję. Dziękuję.